Naprawdę nie spodziewałem się kolejnego odcinka tej serii. Myślałem, że poprzedni będzie ostatni, że nie będzie żadnych update'ów ani nic i że czekamy na nową grę twórców Bendiego, czyli Bendy and the Dark Revival. Ale najwidoczniej jest Boris and the Dark Survival. Okay. Cześć, siemanko, z tej strony Marcin i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej oto gry. I po prostu ciśnijmy do przodu, naprawdę. Nie wiem, co dodali. Podobno dodali dużo pokoi, dużo nowych znajdźków. To będzie straszne. A więc jesteśmy sobie tutaj. Weźmy kość, jakby co. Tego nie zmieniamy, nie chcę być jakimś dziwnym glutowym ludkiem. Nie pokazywałem tego. Chyba tego nie pokazywałem na odcinku. Że jeśli to się zmieni na czaszkę, to już wtedy się gra takim, takim jakby człowiekiem glutowatym, nie Borysem. Ale ludzie, co byli na streamie, wiedzą, że takie coś jest. Widzieliście, jeśli byliście na streamie. Dobra, tutaj ostatnio był koniec. Tutaj jest nowe przejście. Mamy tutaj znowu do napicia się, żeby sobie staminę naładować. Chyba tu jakiś stół. Tu jest właśnie taki ludek i dokładnie nim możemy się stać, jeśli zmienimy tę czaszkę. Free us, okej, uratujcie nas. Tu jakieś fanarty chyba są. Sprawdźmy to. On chyba komentuje to, te obrazki, obrazki Bendiego, demona atramentowego, więc nie wiem, jak zareagować. Idziemy do męskiego klibla, męski kibel, oczywiście zatkany, jakby nie inaczej. Dobra. Cztery świeczki potrzebne i Bendy. Dobra, w męskich kiblach przywołuje się demony. Zajebiście. Co my tutaj mamy? W damskiej toalecie? Taśma. Wiesz, lepiej mieć tutaj w takim dupnym studiu chociaż małą toaletę, niż nie mieć żadnej toalety. Lepiej mieć miejsce, legitne miejsce, które można się załatwić. To miejsce jest trochę, no, trochę zaniedbane, ale szłoby się załatwić, więc lepiej, że zbudowałeś taki kibel, dobra? Bo jakby nie było kibli, to byłoby co innego na podłodze. Co my tu mamy? Oh,
Ej, tu można... Można mu tańce wybrać. Lul, to można tutaj dla Borysa zdobyć więcej tańcy, co? Okej. Okay. Ja rozumiem, co teraz mamy szukać. Mamy szukać... Świeczki. Świeczki. I... Więcej taśm? Więcej muzyki? I tańce dla Borysa? Co to będzie? Kartka z... Nie wiem. Z tutorialem, jak się tańczy? Specjalnie dla ciebie, Borys. Tutorial, jak się tańczy. Powinieneś być wdzięczny. Dobra. U, widzę jakiś nowy pokój. O, już się boję. Już się boję. Czy mogę na to zagrać? Nie mogę. Okej, okay. Ten pokój lubię. Lubię go, ponieważ jest tutaj fajne miejsce do uciekania. I są tutaj dwie rzeczy nasz. What? Look. I dalej to samo. Ja się napiję jakby co. Tak jakby co. Mam takie dziwne wrażenie. A, no, takie dziwne wrażenie, że on zaraz wyskoczy. No. Ha. Ciekawe skąd. Dobra. W ogóle nie widziałam nic z tej gry, ale mam wrażenie, bo jeśli zdacie Bendiego w miarę dobrze, tak jak ja, i wiecie, co jest powiązane z muzyką w tym studiu, no to raczej wiecie, kogo możemy się tutaj spodziewać zamiast Bendiego. W sensie, możemy się tutaj spodziewać nowego antagonisty. Tak jak to było ostatnio w przypadku Alice na przykład. Czemu mnie nie widzi? Czy on mnie faktycznie nie... on mnie nie widzi przez to biurko. Ja pierdolę, co? Albo tak zawsze było i nie zauważyłem. Albo on jest, kurwa, ślepy. Zepsuli go. Zepsuli Bendiego. Czy ja przytykam kible? Czy ja naprawdę... Ja pierdol... Nie ma mnie! Kibel, uratuj mnie! Święty kibel, pomóż mi. No nie! Kibel mi się zatkał! Pomocy! A ja chciałem świeczkę. Ja myślałem, że świeczkę znalazłem w kiblu. Ja dostałem blueprint z kibla. Co jest? W kiblu znalazłem instrukcję, jak się tańczy. Co on robi? Ej, no to już jest beka. Czy tutaj... Znajdę. No, da. Krzycz sobie! Kurwa, Siren Head drugi. To jest... Projector Head.
czy coś, ale no, będzie. Czemu tu jest taśma jakaś? A Jack sobie gada, dobra. Dobra, do widzenia Jack. Ja sobie... Jack Oko, czy coś takiego. Nie wiem, jak się wymawia jego nick poprawnie, sorry, ale... Niech będzie Jack Oczko. Albo Oczko Jack? Oczko Jack! Okej. Okay. W ogóle muzyka tutaj to jest, nie wiem, jakby jakiś T-Rex zgonił. Teraz by się tak... Tak mi się skojarzyło teraz. Cześć T-Rex. Będąc szczery, nie opłacało mi się to. Nic tu nie miałem. Nic tutaj nie było. Po jakiego chuja ja tu wchodziłem? Tak w ogóle to... Dla osób, co mają tę grę, mój rekord to jest 13. Prawie pobiłem Wally'ego. Więc jeśli chcecie, możecie pisać swój wynik. Na przykład w opisie macie link do Discorda, tam możecie wbić, tam możecie się chwalić, co dropowało wam, nie wiem, skrzynki w Brawl Stars albo czymkolwiek. Po prostu wysyłać arty, artami się chwalić. A jeśli jesteście już na Discordzie, na przykład nie ma was na Instagramie, to też zapraszam bardzo serdecznie. A ja idę sobie na randkę z takim jednym aniołem. To jest anioł, który spadł z nieba i sobie ryj rozwalił. Czyli no, bardzo, bardzo piękny aniołek. Śmiech ma też zajebisty. No, trzeba przyznać. Gdzie moje świeczki? Dobra, chodź tu koleżanko. Jestem gotowy, nic nie znalazłem. Strollowana. Ła! Ty chuju głupi, miałeś przejść przez te drzwi, a nie stanąć Życie jest okropne. Butcher Gang. Ja się Bendiego spodziewałem. O kurwa, ich jest trzej. Dlaczego ten gang mnie goni teraz nagle? No i chuj. Czy oni biorą na hita? Nie chcę wiedzieć. Oni zazwyczaj nie brali na hita. A ta muzyka. No ta muzyka jest akurat spoko, jak oni gonią. W sensie może jestem jedynym człowiekiem, który ją lubi. Kurwa, ile was? Jest trzech! Jak ja sobie poradzę? Jeden z nich jest ślepy. Dobra. I... Candle. To chyba świeczka. W sensie nie jestem pewny, ale... My English is not perfect. No najgorsze w nich jest to, że nie widać, że oni są w pobliżu. Oni nie mają takiego krągu jak Bendy albo Alice. Dlaczego to jest przerąbane? Na hita biorą! Wow, tego nie widziałem!
Ich jumpscare'a nie widziałem. O, to było niezłe. To będzie na miniaturkę. Tak, zapisało się. Dobrze, jeszcze 3 razy. Zakładam, że Bendy mnie goni znowu. Nie, Alice! Kurwa, Alice! Co to robi? Co ona tam robi? Co jest? Ta gra jest popieprzona. Tak, to jest Butcher Gang. Słyszę ich. Ach, słyszę wasze... chluptanie, czy cokolwiek to jest, jak to mogę nazwać. Ja bym chętnie teraz odpalił streama. I przechodził to na streamie. No ale nie mogę. Kurwa, kto jeszcze? To znowu ten dinozaur. I tym razem... nie tam, gdzie powinien być. Kible. Myślałem, że kible to jest moja deska ratunku, ale... o! Jednak się nie myliłem! Znalazłem blueprint kiblu. Liczyłem w tym kiblu na... na świeczkę. Ale mam coś. Zdobyłem. O, i kolejny blueprint. No zajebiście po prostu, no. No przetkaj ten kibel, no. Zajebiście. Przetykanie kibli. Co jest? To jest jakieś studio. I to jest bardzo fajne studio, bo mam tutaj i zupkę, i do schowania się. I co to było? No nie, ale ten cień wygląda lepiej niż ten. Niż ten Borys, ale ten cień w ogóle. Nie, zajebiste. No nie! Co jest, co oni zrobili z Borysem? No fajna funkcja. Fajnie, dziękuję ci. Dziękuję ci, Joey Drew Studios, za dodanie po prostu takiej fajnej opcji jak tańczący Borys. Zajebiste, no. Teraz będą memy z tańczącym Borysem. Tutaj, pogadaj sobie z Jackiem. Nie goni mnie. Uuu, jakiś nowy pokój znowu. Przetykanie kibla. No, przetkaj ten kibel, no. No, nieprzetkany kibel to nie jest dobry kibel. Trzeba go przetkać. Uuu, widzę tutaj kibel do przetkania. Dobrze. Kurde, Borys ma tutaj w tej lokacji reputację przetykacza kibli. Okej, w kiblu go nie ma. Kibel to jest piękne, bezpieczne miejsce. Cudowne. Yes! Znalazłem blueprint w kiblu! Jak już dodali muzyczny DLC, to ja też muszę być muzyczny.
Inspektor Kibli. No kurde, no żadnej świeczki. What the? Okej. Okay. Przeszło mnie dreszcze. Nie spodziewałem się napisu. Nie spodziewałem się tego. Wild boy? Wild boy, to brzmi dziwnie, okej? Okay? Spróbujmy, co to jest. To jest naprawdę wild boy! Ej, ty odsuń się, bo jeszcze się jebniesz, nie? Uspokój się o krzesło i jebniesz. No nie mam pytań, no. No nie mam pytań co do tej gry. Zebrałem wszystkie blueprinty. Wyciągłem wszystkie blueprinty z kibla, możecie mnie... Możecie na mnie mówić inspektor kibla. O, Luke? Paczaj? Co to jest? LOL, co to jest? Kibel! Jeet! Przeczkoj kim? Tak! Co jest? Dance Blueprint? Przecież mam wszystkie. Chyba, że o czymś nie wiem. Jaka ona jest szalona! Jak ona biegnie! Jest bestia jakaś! Pojebana. Dobra, zmienię to w czaszkę i pokażę na odcinku. Tutaj mamy, tu są te same, tu jest wszystko to samo. Spoko. To jest jakieś dziwne, obleśne coś i chodzi strasznie wolno. Nie lubię tym grać. Normalnie mam dreszcze. No, jak patrzę na to, czym ja gram? Dlaczego? Czego ktokolwiek chciałby tym grać? Skoro to jest wolne. Jakby... Rozumiem, to jest wolniejsze teraz, gdy nie sprintuję. Prawdopodobnie jestem teraz... Gdy sprintuję, prawdopodobnie jestem szybszy. Ale... Dlaczego? Jakby... Niepotrzebny... Nie potrzebujecie mi nawet dawać antagonisty, po prostu... Teraz, w tym momencie moja postać, sam protagonista w tym momencie mnie przeraża. O, fajnie, znalazłem. Może będę częściej tym grał. On znalazł przynajmniej... Ten. Świeczkę. Dobra, biegnę. Luke... Paczaj, o, znowu ty. Dobra, tym razem... Tym razem jakoś... Je przestraszyłeś? Jakoś? Bardziej się boję tego, czym gram. Wziąłem go jeszcze raz z powodu... Takiego, że... Że... Zdalasz świeczkę. No nie. No już złapie mnie! No i chuj! Oddaj mi Borysa, ty... Flegmowy chuju! Jedną świeczkę znalazł i zadowolony z siebie. Gdzie? Siedź tam, typie. Siedź tam. Dobra. Możemy zrobić deala. Ja cię stamtąd wyciągnę.
Okej, nie pasuje im. O kurwa. Nie chciałem tego. Tak. Tak, Alfound. Tak. Kocham, szanuję, całuję, cokolwiek po prostu. Nareszcie. Co to kurwa jest? Co to jest? Mam wszystkie świeczki. Czego jeszcze? Myślałem, że koniec. A tu trzeba jakiegoś Bendiego kurwa postawić. Ja pier... Dokładnie tego szukałem? Chyba nie, chyba tego nie szukałem. O, patrzaj. I znowu ta kartka, co jest? Sami Mask Found! Co, nareszcie. Mam maskę Samiego. W sumie to jest, wiecie, głowa Bendiego. Ale... coś się spodziewałem Samiego w tej grze. Jeśli jest update taki muzyczny, jak już mówiłem, jeśli wiecie, tyle co ja o tej grze, to spodziewaliście się już Samiego. Dobra, przytul mnie. Okej, okay, nie będę wikał. Kurwa, nareszcie, po 2 godzinach. 2 godziny to nagrywam. Jak to wygląda? Okej. Okay. Believer! Okej. Okay. Co to miało znaczyć? Tu mam... Ja mogę grać jako Semi? Co? Semi nie jest antagonistą, tak jak w Bendim normalnie? Ale on... on nie potrafi biegać. Co? On tak chodzi? On nie potrafi biegać? Jakby, żeby coś, on chodzi dość szybko. Szybciej niż Borys. Ale nie potrafi biegać. W sensie, spoko, bo stamina mi się nie... No nie spada mi stamina. I tak dalej. Bo nie biegam. Co ja... Odblokowałem właśnie możliwość teleportacji. Bo coś takiego zauważyłem, że to jest inne, ale... Aha, teleportacja. Dobra, teleportacja zużywa staminę. To ma sens. Zawroty głowy i takie tam. W sensie, no wow, ale spoko, że on potrafi się teleportować w dziurach.
Przynajmniej tutaj się taka dziura by przydała w tym pomieszczeniu. Ale skoro on nie potrafi biegać, nie wiem, czy jest lepszy, czy gorszy. Jakby ja lubię postać Samiego. Sam jest spoko. Spoko typ. Jakby nie mam nic do niego. Tym bardziej, jeśli jest protagonistą. Wow. Dla mnie to jest wow. Ej, no serio, bo ja się spodziewałem. Ja się spodziewałem Samiego. Spodziewałem się Samiego w tej grze. Po tytule DLC. Ale nie jako protagonistę. Czy ja jestem w stanie mu... Nie jestem w stanie mu uciec. Nie da się powiedzieć. Bo on nie sprintuje, jestem tak samo szybki co Bendy. Zauważyłem. On mnie nie potrafi dogonić, a ja mu nie potrafię uciec. Spójrzmy, gdzie to nas jeszcze tepnie. Aha. W to miejsce, w którym już byłem. Spoko. W ogóle ja tej wyrwy nie zauważyłem wtedy. Mam pomysł. Niech Bendy tu przyjdzie, a ja się tepnę. To będzie niezłe. No chodź tu. O! Okej. Może to ja się tepnę. Nie no. Wydaje mi się być troszeczkę. Tylko troszeczkę szybszy ode mnie. Okej. Wild boy? Nie, on nie potrafi tańczyć. Ta gra jest dosyć długa. W sensie... Znaleźć jedną rzecz, to jest masakra. No mamy teraz trzy postacie, którymi możemy grać. Nie wiem, ja bym preferował Borysa chyba najbardziej, chociaż sam jest spoko, bo potrafi się teleportować. Nie wiem, ale w sensie to jest Borys and the Dark Survival. Jakby Borys to jest główna postać. Więc... Ja bym chyba grał Borysem.
Tym bardziej nie tym dziwnym, flegmowym czymś. Więc no. To ja się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.